Dzisiaj właśnie spotykamy się po to, żeby uczcić Narodowe Święto Niepodległości, które przypada w poniedziałek, gdy was nie ma w szkole, bo macie wolne, tak? Dzisiaj wszyscy uczniowie w całej Polsce, we wszystkich szkołach, dokładnie o godzinie 11:11, o tej godzinie, bo mamy 11 listopada, 11, a listopad to jest 11 miesiąc roku. Ze względu na to, że was nie będzie w poniedziałek, dlatego dzisiaj zaśpiewamy pięknie dla naszej ojczyzny cztery zwrotki naszego hymnu narodowego. Mamy już którą godzinę, panie Wojtku? Bo o 11:11. To ja już, kochani, razem z wami staję w szeregu i za chwileczkę 11:11 zaczynamy. Pani włączy. Nie, pani włączy. Jest wyłączone. Do hymnu. Trzy, cztery. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyjemy. Co nam obca przemówiła, szabą obierzemy. Nasz smak dobrowski, ziemi polskiej Polski. Za twoim zerowem, złączy się z narodem. Nasz smak dobrowski, ziemi polskiej do Polski. Za twoim zerowem, złączy się z narodem. Serwisze przegrane, będą porażami. Dam na przykład, bo naprawdę, jak księdza chwały. Nasz smak dobrowski, ziemi polskie do Polski. Za twoim zerowem, złączy się z narodem. Nasz smak dobrowski, ziemi polskie do Polski. Za twoim zerowem, złączy się z narodem. Jaka wieści do Poznania, poszpytki. Moi drodzy, tak jak mówiłam, 11 listopada wszystkich zapraszam na obchody nasze tutaj w gminie Rogoźno. O 9:20 wszyscy mogą przyjść na plac Karola Marcinkowskiego. Tam przed muzeum będzie zbiórka. I sprzed muzeum przejdziemy ulicami miasta do kościoła świętego Wita i o godzinie 10:00 jest msza w intencji ojczyzny. Po mszy przechodzimy dalej na plac Powstańców Wielkopolskich i tam odbędą się
główne uroczystości przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. Tam będziemy składali wiązanki, zapalali znicze. Program przygotowany został przez nasze władze gminne. Moi drodzy, prośba do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Powstańców Wielkopolskich. Proszę was, poproście rodziców, żeby w oknach waszych mieszkań powiewała ta piękna nasza biało-czerwona flaga. To jest radosne święto, mamy być naprawdę weseli, radośni, bo to przecież jest nasza wolność, prawda? Mamy się cieszyć w tym dniu, ale musimy pamiętać, że wolność zawdzięczamy naszym przodkom. Musimy uczcić to przynajmniej tym, że w oknach wywieszamy flagi biało-czerwone. Poprosicie rodziców? Bardzo się cieszę. I wszystkim życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo.